Szanowni Państwo, kontynuujemy nasze obrady. Ja będę miał zaszczyt poprowadzić sesję drugą poświęconą wywiadowi niepodległej Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Zachowujemy tutaj porządek chronologiczny, czyli przechodzimy do tych działań służb specjalnych, które w czasie II wojny światowej miały miejsce. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Władysława Błuchaka, reprezentującego Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, czyli Centralę w Warszawie. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia referatu, czy właściwie takiej, bym powiedział, raczej wolałbym, żeby to nie był referat, bo przecież to jest konferencja popularno-naukowa, więc ja starałem się uczynić z mojego wystąpienia raczej pogadankę w dobrym sensie tego słowa, takie troszeczkę felieton może o moich wrażeniach i opiniach na temat wywiadu okresu II wojny światowej w największym skrócie rzecz ujmując, z takim wyraźnym założeniem, że no skoro współorganizatorami naszego dzisiejszego spotkania są dzisiejsi polscy oficerowie wywiadu, no, że tak powiem, żeby pomyśleć o różnych rzeczach, które mogą im być przydatne, czy też właśnie, no, jakby to powiedzieć, mogą być aktualne do dzisiaj. No, istnieje dosyć znana książka dotycząca historii CIA, która się nazywa Dziedzictwo Popiołów, ale po prawdzie Amerykanie tutaj uśmiechają się, przymrużają oko, siedzą na gigantycznych zwałach pieniędzy, dysponują kilkunastoma służbami specjalnymi. Natomiast rzeczywiste Dziedzictwo Popiołów to rzeczywiście mamy w Warszawie. No to te dwa, akurat w tej fotografii odnoszą się właśnie do początku i końca historii polskiego wywiadu epoki II wojny światowej, więc niestety, chcąc nie chcąc, mimo że będę miał okazję powiedzieć o paru sukcesach, będę znowu mówił o porażkach i przede wszystkim o tym, o tej tragicznej sytuacji, w wyniku której jakby przerwała się ciągłość polskiego wywiadu i jak już tutaj też padło w głosach moich poprzedników wielokrotnie, nie możemy dzisiaj mówić niestety, chociaż bardzo bym chciał, o ciągłości pomiędzy czasami, o których bezpośredniej ciągłości bym powiedział, personalnej, ale też chodzi, jeżeli chodzi o pewną metodykę pracy operacyjnej pomiędzy wywiadem epoki II Rzeczypospolitej i epoki II wojny światowej, które zresztą powinny być w gruncie rzeczy traktowane całościowo, bo tutaj ta ciągłość była, chociaż tak powiem z pewnymi zmianami, o których też powiem krótko być może, bo też jakby no niestety te rozważania będę musiał jednak zawrzeć w tych 20 minutach. Moment, zaraz jak tutaj, może tak? Nie, coś, aha, tym, dobra. Działa, nie działa. O, dobrze. No właśnie, tak krótki przegląd strukturalny, bo że tak powiem, żeby troszeczkę to, że tak się wyrażę, uporządkować. Więc, że tak powiem, mamy oddział drugi sztabu naczelnego wodza, bo tak się nazywa w tym okresie, tak główna instytucja wywiadowcza, w sensie centrali i strukturalnego umiejscowienia w strukturze polskich władz wojskowych na wychodźstwie, chociaż od razu zastrzegam, że rzeczywiście, że z mojej wiedzy wynika, że to w sensie merytorycznym nie była najważniejsza struktura, albowiem najważniejszą strukturą wywiadu polskiego w sensie uzysku informacyjnego, mówiąc nieładnie, i też jakby znaczenia dla
polskich osiągnięć wywiadowczych dla, powiedzmy, dla wyników II wojny światowej, to będzie, to jednak będą osiągnięcia oddziału drugiego Komendy Głównej Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zborem Obrony AK, nie wymieniając licznych innych kodowych określeń tej organizacji, czyli po prostu wywiadu polskiego, ale działającego w okupowanym kraju. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja chciałbym się na tym aspekcie skupić, ale na jeszcze chwilę, zanim przejdę do tej głównej mojej tezy, poopowiadać o kolejnych innych rzeczach, które są ważne moim zdaniem dla współczesnych też, że tak się wyrażę, wywiadowców. Otóż ja rzuciłem okiem na wykaz z najwybitniejszych przedstawicieli wywiadu polskiego na stronie Agencji Wywiadu. No i tam większość osób nie budzi większych wątpliwości, poza tym, że są tam olbrzymie dziury, moim zdaniem kompromitujące. Przede wszystkim, no nie ma tam pułkownika Drobika, o którym zaraz powiem, czyli organizatora i twórcy tegoż najważniejszej części polskiego wywiadu w okresie II wojny światowej, czyli wywiadu podziemnego, tak, który też musiał działać w troszeczkę innych warunkach, uwarunkowaniach codziennej pracy. No, że tak się wyrażę, to od razu wrzucam ten kamyczek do ogródka współczesnych wywiadowców. A jest tam na przykład Krystyna Skarbek, która jako żywo, no była to bohaterska kobieta, bardzo dzielna, bardzo interesującym życiorysie, ale ona jako żywo w wywiadzie polskim nigdy nie pracowała, moim zdaniem, no jeżeli oczywiście tym oficjalnym, tak? Tu ja nie chcę wchodzić w temat organizacji muszkieterów, bo to jest temat, który wymaga jeszcze opracowania i w sumie po dziś dzień nie wiemy właściwie, o co chodziło z tymi muszkieterami, dla kogo oni pracowali i tak dalej, kim był Witkowski i tak dalej, więc to ja chciałem to kiedyś zbadać, nigdy mi się to nie udało, więc na razie to pytanie badawcze zawieszę w powietrzu. Ale przede wszystkim była ona agentką brytyjską, to jest był nasz sojusznik, to prawda, ale też informowała o nas, czyli o naszych służbach i to już jest być może jeden most za daleko, więc no bardzo dzielna osoba, że tak powiem, ale też, że tak powiem, raczej przedstawicielka czegoś, co można powiedzieć, wyobrażenia czy opowieści o wywiadzie niż rzeczywistego wywiadu, a już zwłaszcza rzeczywistego wywiadu polskiego. To są właśnie, że tak powiem, moje uwagi co do tej oficjalnej narracji, którą możemy znaleźć na stronie Agencji Wywiadu, ale też jakby no tutaj ja rozumiem, że nasze spotkanie właśnie ma temu służyć, żeby się po tej o różnych sprawach podyskutować, różne tematy trudne też poruszyć. No, moi koledzy już to zrobili wcześniej i ja też troszeczkę na tej nucie jeszcze powiem, że niestety od czego właściwie zaczęła się historia polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej? No otóż właśnie od katastrofy Fortu Legionów, od kompromitującego kompletnie porzucenia części archiwum, no nie całego archiwum, ale na tyle cennej części archiwum, że właściwie straty zarówno po stronie, że tak powiem, sowieckiej, czy na dwóch kierunkach, głównych kierunkach operacyjnych polskiego wywiadu w okresie międzywojennym były no tragiczne i też jakby odbijały się później czkawką już w czasie II wojny światowej, kiedy próbowano uruchamiać różnych agentów, którzy no niestety zostali tam skompromitowani. To się kończyło kolejnymi wpadkami ludzi, którzy usiłowali nawiązać kontakt ze skompromitowanymi agentami w Rzeszy pod naciskiem brytyjskim między innymi. Jedna kolejna sprawa, tak, której nie ma w historii Agencji Wywiadu, a aż się prosi, żeby była. To znaczy akcja kontynentalna. No, wywiad, że tak powiem, ciągłość pod tytułem mamy przedwojenny oddział drugi. No tak, tylko że oddział drugi był kością z kości, że tak powiem, wojska. To była elita wojska, a służba, Agencja Wywiadu jest agencją, jak sądzę, nie wiem, a nie mam żadnej wiedzy wewnętrznej, ale jest to wywiad typowo polityczny, że tak powiem, określany też jako wywiad cywilny, zajmujący się nieco innymi strukturami i to jakby no, wydaje się, że zapomniano w Polsce, że też mieliśmy nie tylko ten wywiad cywilny, PRL-owski, Departament Pierwszy, MSW, czy Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, wcześniej Departament VII, ale mieliśmy akcję kontynentalną, która właśnie była
służbą cywilną. Była służbą cywilną, pomyślaną od samego początku. Oczywiście, widzę tutaj profesora Cęckiewicza, który na mnie spogląda teraz takim podejrzliwym trochę wzrokiem, no bo muszę powiedzieć coś pozytywnego o profesorze Kocie, tak? Ale profesor Kot miał właściwie, tak jak sądzę, i to jest bardzo, czy też wymaga dalszych badań, że tak się wyrażę, ale pewną koncepcję, że tak powiem, zbudowania przeciwwagi dla dwójki, no bo w tej perspektywie ludowców ta dwójka to było też niestety narzędzie represji, zajmujące się prześladowaniem, śledzeniem, na ile to było prawdziwe, na ile wyobrażone, to jest znowu zupełnie inna historia, natomiast no, podejrzenia na pewno takie były i też były działania, które były z tymi podejrzeniami związane, ale to nie znaczy, że te działania nie miały pozytywnych skutków, ale też jakby nie mogły docelowo doprowadzić do sytuacji, w której, no właśnie, no w której w Polsce powojennej mielibyśmy dwie, no konkurencyjne, powiedzmy sobie szczerze, otwarcie, bo one też konkurowały w Londynie, służby specjalne, ale jedna z nich miała być cywilna, miała być w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, miała się posługiwać troszeczkę innymi narzędziami pracy, no i wykorzystywała jako pewien koncept, no to rzeczywiście tutaj niemal otwarcie pożyczono ten koncept od Niemców po prostu, czyli od słynnej piątej kolumny. No miała być polska szósta kolumna, jak nawet powiedziano, czyli, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, interesująco chciano wykorzystać do celów polskiego wywiadu, że tak powiem, naszą wielką diasporę, niekoniecznie polityczną, tylko właśnie taką diasporę ludową, no bo przecież profesor Kot był ludowcem i w związku z tym tworzyliśmy tutaj wywiad ludowy. No i to mniej więcej prowadzi do takiej głównej tezy mojego wystąpienia i pytania właściwie, dlaczego ten wywiad na terenie okupowanego kraju, a także no, tutaj jest trochę też mówię o akcji kontynentalnej, no właśnie był takim cennym i, że tak powiem, wyjątkowo jakby no, był sukcesem w jakimś sensie odniesionym przez polskie służby specjalne, także w sensie właśnie takim, jak to u nas nie zawsze się zdarza, czyli organizacyjnym, wprowadzającym nowe rozwiązania i pomysły natury, że tak się wyrażę, takiej strukturalnej. Otóż szukając tej określenia, no bo prawdę mówiąc nawet w międzynarodowej literaturze przedmiotu, która definiuje huminty, siginty, osinty i tym podobne rzeczy, czyli pozyskiwanie informacji wywiadowczych z rozmaitych źródeł, brakuje czegoś takiego, co właśnie opisywałoby specyfikę po części na pewno akcji kontynentalnej, ale przy czym od razu mówię, że nie mówię tutaj o specyficznej operacji, związanej z pułkownikiem Kowalewskim i jego misją w Lizbonie. To jest operacja Trójnóg, która miała trochę inny charakter, ale mówię właśnie o organizacji we Francji, organizacji Monika i Felicja w Danii, czyli o takiej organizacji i funkcjonowaniu wywiadu połączonego z pewną działalnością społeczną. To ja tutaj, szukając jakiegoś określenia do tego, zaproponowałem takie określenie wywiad wspomagany społecznie. Czyli, bo jak to mniej więcej mówiąc szczerze wyglądało? No, w pierwsze uderzenie musieli przyjąć ci funkcjonariusze z okresu drugiej RP, którzy no ale trwa wojna, oni się wykruszają, oni są aresztowani, oni uciekają, bo nie wszyscy, bo to trochę co innego być w wywiadzie czasu pokoju, a co innego jest w wywiadzie czasu wojny, kiedy na pierwszej linii no, grozi śmierć po prostu, a no, nie oszukujmy się, część oficerów wywiadu, zwłaszcza pracujących pod tym oficjalnym dyplomatycznym przykryciem, no rodzina, jakieś, tak powiem, zobowiązania, takie przyziemne sprawy, no to trochę
nie odpowiadało tej sytuacji, w której się znaleźli, kiedy się trzeba wszędzie ukrywać, kiedy brakuje środków, czasem ich w ogóle nie ma, jest jakaś łączność, a może czasem jej też znowu nie ma, są jakieś informacje, nie mamy pełnej orientacji, czasem informacje docierają do tak zwanych klientów czy końcowych albo i nie. No to jest taka sytuacja, która jest kompletnie rozchwiana i w takiej sytuacji no wchodzi ta sieć społeczna, tak? I to jest to, po pierwsze, co było najcenniejszym elementem i jakby potencjałem olbrzymim polskiego wywiadu wykorzystanym w czasie II wojny światowej, czyli wywiad zasysa ludzi ochotników. Oni może są, nie mają tej technologii, są szkoleni w sposób uproszczony bardzo, albo w ogóle nie są szkoleni. Te informacje, które dostarczają, no one, tak więc jest ciągły problem, żeby je jakoś ustrukturyzować, żeby one były do siebie podobne, żeby można było je przetworzyć, żeby je można było wysłać do centrali w Londynie. Natomiast no, to jest cały proces i to po pewnym czasie występują bardzo interesujące zjawiska. Tak? Na miejsce oficerów przychodzą no, osoby, które mają stopnie, są albo oficerami rezerwy w najlepszym razie, albo w ogóle nie mają żadnych stopni wojskowych, wchodzą na masową skalę. Kobiety. To jest zjawisko nowe, ale one nie wchodzą tutaj w tych rolach, tych mat Harry, że też, to takie historie też dadzą się w źródłach wyczytać, ale o jakichś tajemniczych, w cudzysłowie, studentkach, które podsuwano niemieckim oficerom w Warszawie, które to studentki były prostytutkami, ale to takie historyki też możemy oczywiście w źródłach znaleźć, ale tu nie o tym mowa, tak? Cała łączność właściwie Polskiego Państwa Podziemnego, szyfry, to są same kobiety. I one, że tak powiem, tam pełnią funkcje kierownicze. One obejmują całe obszary, zwłaszcza na tym obszarze, no przecież newralgicznym wywiadzie, łączności. Ale no, mamy przypadek akcji kontynentalnej w Danii, gdzie na początku de facto działalność wywiadowcza jest prowadzona przez struktury podległe oddziałowi drugiemu, ale potem nagle się okazuje, że w zderzeniu z bardzo profesjonalnym szwedzkim kontrwywiadem, bo to wszystko razem było jakby prowadzone ze Szwecji po inwazji na Danię niemieckiej w kwietniu 1940 roku, to nagle się okazuje, że polski wywiad, mimo tego swojego profesjonalizmu, a trzeba powiedzieć, że tam rzeczywiście przygotowano się do wybuchu wojny, zbudowano specjalną, taką zabudowaną w metalu przestrzeń na najwyższym piętrze jakiejś kamienicy w Sztokholmie, żeby Szwedzi się nie mogli przebić ze swoim mikrofonem. Już wtedy się obawiano takich, że tak się wyrażę, chwytów technicznych. Mieszkanie szefa ekspozytury przylegało do tego biura, czyli krótko mówiąc, on miał ciągły na to oko, ale niestety był, że tak powiem, pół Rosjaninem. W związku z tym miał wielką sympatię dla białych rosyjskich emigrantów, no to zatrudnił takiego, że tak powiem, do obsługi pieca, w którym to piecu ten funkcjonariusz, czy przepraszam, żaden funkcjonariusz, ten biedny zawodnik palił te wszystkie śmieci. No, nie muszę wszystkim powiadać, że w każdym podręczniku, w każdej książce, nawet u tego Dreyfusa te śmieci z tego śmietnika występują. No i co teraz jest można znaleźć w archiwum szwedzkiego kontrwywiadu? No podarte pracowicie na papier, na takie kwadraciki nasze pisma, nasze ekspozytury, gdzie wszystko, że tak się wyrażę, było detalicznie opisane. O, 2 minutki. A jeszcze o tylu rzeczach nie zdążyłem powiedzieć. Dobrze, to jest całe szczęście. Mam drugą część wystąpienia o kontrwywiadzie. To trochę może pozwolę się najpierw spuentować później w moim następnym wystąpieniu, bo jeszcze tak patrzę. Dobrze, to w każdym bądź razie przynajmniej zakończę tą historię puentą, żeby nie było, że zostawiłem w Państwa, że tak powiem, w tak, no prawdę mówiąc, tą przysłowiową ręką o nocniku tej historii polskiego wywiadu.
Bo właśnie no, Szwedzi uznali rotmistrza Gilewicza za persona non grata. Szczęśliwie zostawił on swoje wspomnienia, więc możemy takie różne historyjki o nim, jego działalności opowiedzieć. Także wspomnienia zostawili ludzie, którzy, że tak powiem, go nie lubili, w związku z tym mamy tych historyjek nieco więcej. Ale co się stało, tak? Że właśnie w tą pustkę wchodzi akcja kontynentalna i to wchodzi akcja kontynentalna w ten sposób, że szefową całej wielkiej siatki na całą Danię zostaje młoda 27-letnia dziewczyna, która no, przejmuje władzę, tak, i kieruje całą siatką. No i no to się oczywiście w ostatecznym rozrachunku kończy nie najlepiej przez wzgląd na jej, no, po prostu brak doświadczenia i wiedzy takiej właśnie szkolnej wiedzy wywiadowczej, brak przeszkolenia, ale jak widać przeszkolony oficer też popełniał błędy i na tym może zawieszę moją opowieść, żeby do niej powrócić może w tej drugiej części, która formalnie będzie poświęcona sprawom kontrwywiadu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja wyjaśnię, że pan profesor Buchak będzie za chwilę jeszcze nam opowiadać o kontrwywiadzie Polskiego Państwa Podziemnego, ale zanim przejdziemy do kontrwywiadu, to najpierw o wywiadzie Polskiego Państwa Podziemnego opowie nam dr Marek Jedynak z delegatury IPN w Kielcach. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję. Chciałbym, tutaj bardzo się cieszę, że pan profesor opowiedział szeroko na temat wywiadu, na temat tej koncepcji. Ja z kolei zastanawiałem się, w którą stronę ugryźć to zagadnienie wywiadu Armii Krajowej i tutaj pan profesor zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, na ten potencjał społeczny osób, które wcześniej nie były przygotowane do służby w pionie drugim Armii Krajowej. Oczywiście cele wywiadu nie zmieniły się. Pozyskiwanie informacji o dyslokacji, o siłach, zamiarach nieprzyjaciela, więc tym celom podporządkowana była struktura oddziału drugiego informacyjnego Komendy Głównej. Schodząc niżej, oczywiście również Wydział Drugi Komendy Okręgu ze swoimi strukturami i niżej dwójka w inspektoracie, czyli mniej więcej 2-3 powiaty, czyli obwody w Armii Krajowej i ta jednostka, która nas interesuje, która mnie interesuje w tym wystąpieniu, czyli obwód Armii Krajowej, mniej więcej teren powiatu. Na czele stał szef referatu drugiego. Miał oczywiście w ramach tej struktury płatnika, bo trzeba pamiętać, że nie wszyscy żołnierze pionu drugiego, nie wszyscy agenci wywiadowcy robili to zupełnie społecznie. Część osób była opłacana regularnie. O samej agenturze, o samych wywiadowcach za chwileczkę. Była komórka łączności pomiędzy szefem referatu drugiego a poszczególnymi agentami, bądź też pomiędzy jeszcze pośrednikami, skrzynkami, które miały przekazywać te wiadomości do szefa referatu drugiego. Był oczywiście jakiś zespół bojowy, zespół, który miał ewentualnie realizować działania o charakterze likwidacyjnym, o charakterze ochronnym i kancelaria, która przejmowała materiał od agentury, opracowywała i dalej poprzez inspektorat, czyli te struktury na kilka powiatów, na kilka obwodów przekazywała dalej w górę do Komendy Okręgu i dalej do Komendy Głównej. I te materiały głównie, które trafiły do Komendy Głównej, to jest materiał, który pozostał dzisiaj, z którego możemy, jeżeli mówimy o materiale źródłowym, który pozostał i na podstawie którego możemy patrzeć, jak wyglądała ta praca pionu drugiego w terenie. I o ile w Warszawie było skupisko wielu osób o wyższym wykształceniu, czy o wykształceniu z maturą, o osoby, które były światłe, o wiele bardziej zdawały sobie sprawę ze swojej funkcji, to w terenie było z tym już różnie. I tutaj były bardzo potrzebne, to bardzo dobrze, że pan profesor zwrócił uwagę, te proste szkolenia, informacje przekazywane tej agenturze na zebraniach, na spotkaniach konspiracyjnych i instrukcje. Instrukcje, które oczywiście powinny być ukryte, które nie powinny przetrwać wojny, przetrwały i pokazują
jak wyglądała charakterystyka, taka najprostsza charakterystyka tej pracy wywiadowczej w terenie. Oczywiście agenci byli umiejscowieni we wszystkich obszarach życia społecznego, życia gospodarczego i najważniejsze działania to pozyskiwanie informacji o charakterze wojskowym. Oczywiście dyslokacja wszystkich jednostek nieprzyjaciela, rozpoznawanie ich godeł, znaków rozpoznawczych, gdy już zostały ustalone miejsca pobytu jednostki, to zbieranie, gromadzenie wszelkich informacji na temat tego, jak wygląda kwatermistrzostwo, logistyka, rytm dnia, zadania, które ta jednostka musiała prowadzić, informacje o przełożonych, informacje o tym, jak ta jednostka funkcjonuje w terenie. Ale też to nie tylko było wojsko, to oczywiście były wszelkie innego rodzaju służby policyjne, służby związane z te formacje związane ze służbą bezpieczeństwa, z policją bezpieczeństwa, policją porządkową, żandarmerią w terenie. Tych formacji III Rzeszy było mnóstwo i jeżeli tylko funkcjonowała na terenie danego obwodu, ktoś wokół takiej struktury musiał prowadzić rozpoznanie. Dodatkowo zbierano informacje o charakterze politycznym. Tutaj jednym z celów było uzyskiwanie danych związanych z partią NSDAP, z jej strukturami lokalnymi, ale też wywiad AK zbierał informacje między innymi o działalności PPS, także o działalności partii komunistycznej, ale tu nawet z instrukcji, jednej z zachowanych instrukcji jest informacja, że wywiadowcy AK zajmują się żydostwem, to cytuję, oraz masonerią. Zarówno zbierano informacje o strukturach, o jakiejś działalności organizacji właśnie syjonistycznych, czy w ogóle żydowskich o charakterze przetrwaniowym i wszelkich lóż wolnomularskich, a także szukano połączeń pomiędzy tymi strukturami, tak aby rozpoznać działalność innych organizacji, które funkcjonowały obok Polskiego Państwa Podziemnego, czy w jakiś sposób nachodziły na tę działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Część tych osób przecież mogło funkcjonować też w zupełnie niejawnie w tych lożach wolnomularskich, a oficjalnie działać w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście bardzo ważnym aspektem działalności wywiadu w terenie były te informacje o charakterze komunikacyjnym. Tutaj mamy zarówno wywiad kolejowy, drogowy, ale też lotniczy. I jednym z takich sukcesów, myślę, że w tym można w momencie powiedzieć właśnie, czy możemy mówić o sukcesach, jeżeli mówimy o takich jednostkach, agenturze w terenie, na prowincji. Czy to słynne V2 oczywiście jest stawiane jako taki pomnik wywiadu Armii Krajowej z okresu II wojny światowej, ale co było sukcesem dla takiej jakiejś prowincjonalnej struktury gdzieś na końcu dystryktu radomskiego? Dla nich najważniejsze było to, co widzieli na swoim terenie. Między innymi ruch jednostek. Z takich ciekawych rzeczy, które udało się zaobserwować, które przekazywano w górę, a następnie właśnie do oddziału 6, to chociażby informacje o tym, że w Kielcach w 1940 roku lekarze szczepili na masową skalę żołnierzy Wehrmachtu szczepionkami na choroby tropikalne. Również pod Kielcami szkolono się na terenach piaszczystych. Okazało się, że te działania związane były z tworzeniem Afrika Korps. Również wiosna 1940 roku to duży ruch jednostek w kierunku zachodnim. Informacje te zostały wcześniej przekazane. Okazało się, że skala tego ruchu odwrotowego w kierunku na Rzeszę była niczym innym jak zaczątkiem przygotowań do ataku na Francję w 1940 roku. Również podobne tego typu obserwacje to rok 1941, to moment, gdy Niemcy przygotowują się w zakresie rozbudowy komunikacji, mostów, przepraw na rzekach, ale też przygotowywania dodatkowych bocznic kolejowych, lotnisk polowych.
przed atakiem na Związek Sowiecki. Te informacje właśnie z terenu, z tych najmniejszych placówek, z tych najmniejszych punktów informacji były przesyłane i dopiero w momencie, gdy udało się zebrać te materiały na poziomie czy okręgu, czy komendy głównej, okazywało się, że skala zjawiska, jeżeli to było powtarzalne, mówiła nam o procesach, które zachodzą w oddziałach wojska niemieckiego. Kolejnym bardzo ważnym elementem wywiadu był oczywiście wywiad gospodarczy. Ja patrząc na okręg radomsko-kielecki ZWZAK zwróciłem tutaj uwagę, że praktycznie, no oczywiście to, że Niemcy zatrudniali w zakładach Polaków, no bo kogo już mieliby zatrudniać, ułatwiało pracę wywiadowczą. W okręgu radomsko-kieleckim mamy do czynienia z zagłębiem przemysłowym działającym na rzecz wysiłku zbrojnego III Rzeszy. To zakłady amunicyjne w Skarżysku Kamiennej, fabryka prochu w Pionkach, zakłady, fabryka broni w Radomiu, huta Ludwików w Kielcach, zakłady ostrowieckie. Wszystkie te duże zakłady zostały, ich produkcja została przywrócona po klęsce wrześniowej. Niemcy realizowali produkcję już na potrzeby Wehrmachtu i te zakłady były oczywiście też w pełni dozorowane. Informacje o produkcji, o skali tych działań były też przekazywane. Tutaj pan profesor zwrócił uwagę na organizację Muszkieterowie, też organizacja Polska Niepodległa, która została później częściowo wchłonięta przez struktury ZWZAK, też tutaj współpracowała. Jest to osobny temat, myślę, że również niezbadany szerzej w terenie. Raczej są takie wciąż dość pobieżne wątki przedstawione. I kolejna rzecz, wywiad w zakresie telekomunikacji, w zakresie poczty, zarówno wywiad pocztowy w tych urzędach typowej poczty polskiej, ale też i feldposty niemieckiej, przechwytywanie donosów od obywateli na obywateli, przechwytywanie informacji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu polskiego państwa podziemnego. Oczywiście, o ile na poziomie centrali czy okręgu mamy jeszcze wyeksponowaną osobną działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, niestety już na poziomie obwodów ta działalność często się ze sobą łączy, zazębia, krzyżuje i tutaj te informacje oczywiście ze sobą bardzo często były łączone, ale też jeżeli mówimy o takiej strukturze konspiracji w terenie, też mnóstwo ludzi znało się ze sobą na żywo, czy kojarzyło się, więc trudniej było utrzymać bezpieczeństwo, trudniej utrzymać było konspirację w terenie. Stąd też taka działalność na poczcie, czy w innych strukturach typu urzędy niemieckie, gdzie można było przechwytywać dokumenty, słuchać rozmów władz okupacyjnych, czy przejmować informacje o planowanych akcjach, były niezbędne. I kto realizował te zadania wywiadu? Przede wszystkim to były właśnie osoby nieprzygotowane przed wojną do działalności w zakresie wywiadu. Te proste instrukcje zaczynały się najpierw od takiej wstawki o charakterze emocjonalnym, mówiącym, czym się różni agent od wywiadowcy. Oczywiście agent był ten zły, agent był tą osobą, która funkcjonuje na rzecz wywiadu nieprzyjaciela, wywiadowca miał być tym dobrym, tą osobą, która pozyskuje informacje na rzecz Rzeczypospolitej, na rzecz polskiego państwa podziemnego. Po takim wprowadzeniu ideowym, ideologicznym była później już informacja, jak prowadzić tego typu działania. Rozpisane szczegółowo informacje do najdrobniejszych detali, co może się przydać agentowi, temu wywiadowcy, by przekazać, na co zwracać uwagę. Te instrukcje są naprawdę bardzo szczegółowe. Jeden punkt potrafi być rozwinięty do całej strony podpunktów i kwestii, które warto poruszać, warto zbierać. A tak przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, zwróciłem uwagę, kto miał być w tym wywiadzie. Oczywiście
Tylko na terenie Okręgu Radomsko-Kielerskiego szacuje się, przynajmniej według chociażby między innymi Wojciecha Borzobohatego, pseudonim Wojan, który był szefem sztabu okręgu, był wtajemniczony po części też w działalność pionu drugiego, że w jednym okręgu, czyli mniej więcej poziom województwa, było około 2000 ludzi w strukturach wywiadu. Ale jak Państwo spojrzą na jakiekolwiek wspomnienia osób związanych z II wojną światową, to prawie co druga osoba przyznaje się do tego, że tak, zbierałem informacje o ruchach wojsk, zbierałem informacje o tym, kto się gdzie przemieszczał, jak byłem jakimś młodym chłopakiem, który dopiero wchodził w te struktury. Więc oprócz tych osób, które faktycznie były wciągnięte na jakieś etaty, czy były uchwycone przez ten pion drugi jako ci rzeczywiści agenci, wywiadowcy, była też duża rzesza osób, które przekazywały, pomimo tego, że były w innym pionie, informacje o tym, co dzieje się na terenach okupowanych. Jakie sukcesy jeszcze oprócz tego typu jak uchwycenie informacji o tworzeniu Afrika Korps, o przygotowaniach do ataku na Związek Sowiecki, z takich w terenie bardzo, bardzo myślę, że ważnych rzeczy, to jest rok 44 i wsparcie zwiadu Armii Czerwonej, chociażby w walkach na przyczółkach. Tutaj mamy wywiad już typowo frontowy, przekazywanie informacji o dyslokacji poszczególnych oddziałów niemieckich, przekazywanie tych informacji i wsparcie jednocześnie już oddziałami partyzanckimi ujawnionymi jako siły zbrojne w kraju i ta wspólna walka następnie o uchwycenie tych przyczółków. I jeżeli chciałbym jakoś podsumować tę działalność, to ta działalność na prowincji niestety nie jawi się jakimiś wielkimi sukcesami. To V2 słynne jest, do którego się przyznaje wiele struktur, wiele terenowych jakichś struktur związanych z wywiadem. Również Okręg Radomsko-Kielecki przyznaje się, że te pierwsze informacje o V2, o Peenemünde pojawiły się już w roku 1941 i były gdzieś tam powoli przekazywane dalej, aż do bombardowania zakładów. Jednak to była przede wszystkim żmudna praca, która z której nie było widać od razu jakichś wielkich efektów o charakterze strategicznym, co najwyżej właśnie ratowanie poszczególnych osób. No i oczywiście ta działalność, jak powiedziałem wcześniej, że krzyżowała się działalność wywiadowcza z kontrwywiadowczą, też ochrona, likwidacja osób, które były zdrajcami narodu polskiego. Każdy okręg, każdy teren ma jakiegoś tam swojego słynnego zdrajcę, który został dzięki tym działaniom wywiadu i kontrwywiadu zlikwidowany. Według mnie postulat na dalsze badania, jeżeli mówimy o wywiadzie Armii Krajowej, to przede wszystkim jest ostatni moment. Zostali już naprawdę ostatni żołnierze Armii Krajowej, działacze Polskiego Państwa Podziemnego. Z tych 2000 nazwisk z jednego okręgu tak naprawdę może jest znanych z imienia nazwiska 5-10%. Reszta osób pozostaje anonimowa i prawdopodobnie już nigdy nie zostaną te osoby zidentyfikowane. Ta działalność nie zostanie w pełni przedstawiona, bo meldunki czy opracowania okresowe, które trafiły wyżej, które się zachowały, które znajdują się chociażby w archiwum aknowych, nie pokażą skali zaangażowania na dole, pokażą ten efekt finalny. Być może znajdzie się jakiś badacz, który głębiej pochyli się nad tym wywiadem Armii Krajowej i będzie próbował to jeszcze ustalić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie doktorze, też za dyscyplinę czasową. Ja myślę, że częściowa konkluzja, podobnie jak z poprzedniego panelu i z pana wystąpienia, może być taka, że spożytkowanie informacji przekazywanych przez wywiad to jest kwestia zupełnie niezależna od wywiadu, za którą generalnie odpowiadają czynniki polityczne, władze państwowe, na to służba specjalna nie ma wpływu. Bardzo proszę o ponowne zabranie głosu profesora Buchaka. Już na inny temat powinniśmy coś usłyszeć. Tak, no ja
pozwolę sobie jakby jednak połączyć te moje wystąpienia jakąś taką, że tak się wyrażę, klamrą i już nie będę starał się wrócić do całej serii rzeczy, o których powinienem jeszcze powiedzieć, chociaż jedna chyba jest ważna i powinna wybrzmieć, że polskie służby jednak nie działały w próżni w czasie II wojny światowej, że mieliśmy sojusznika, który na to wydawał też pieniądze, nas wspierał, ale też bardzo z tych środków, raczej z tych informacji korzystał i tutaj mowa jest oczywiście o Brytyjczykach, zarówno o wywiadzie brytyjskim, jak i o specjalnej służbie stworzonej celem wspierania, że tak powiem, podziemia w całej Europie, zarządzie operacji specjalnych. No tutaj to zostawmy to na boku, no ale dzisiaj też jest, nasz wywiad działa w strukturach sojuszniczych i warto właśnie te tradycje współpracy z Brytyjczykami, ale też z Francuzami, bo jeżeli chodzi o Francję, to właściwie nasze siatki we Francji, mówiąc nieprofesjonalnie, czyli te ekspozytury, które tam działały, były i również ta ekspozytura najbardziej sławna, o której też tutaj była mowa, czyli ekspozytura afrykańska, czyli właściwie w północnej Afryce. One też w dużej części opierały się na, nie mówiąc nieładnie, na miejscowej ludności, ale to byli Francuzi przede wszystkim, więc to są takie elementy naszej tradycji wywiadowczej, do której być może warto nawiązywać, na pewno trzeba nawiązywać, zwłaszcza, że ta współpraca z Brytyjczykami, ona też trwała po wojnie. Tego wątku oczywiście z oczywistych względów nie będę tutaj, że tak powiem, rozwijał, ale no, trzeba przyznać właściwie, przechodząc już do spraw jakby takich szeroko rozumianych, spraw kontrwywiadowczych, jakby żeby była jakaś taka łączność między moim jednym wystąpieniem a drugim, no tutaj, a właściwie też z wieloma moimi poprzednimi wystąpieniami, no niestety jest taką najbardziej przykrą chyba, takim przykrym wnioskiem wynikającym z takiej ogólnej, generalnej wiedzy, bo ja przecież tego nie badałem, także dlatego, że po prostu to są sprawy bardzo takie rzeczywiście profesjonalne i zawodowe, ale mówię tutaj o szyfrach, że no, my się chwalimy, tu akurat sobie przyniosłem książkę Sztafeta Enigmy, wydaną przez ABW, która jakby pokazuje, jak ważne znaczenie, oczywiście to publikuje też bardzo ważny raport polskich kryptologów dotyczący, paradoksalnie napisany po niemiecku, ale, bo to był jedyny język, którym się byli oni w stanie wszyscy specjaliści komunikować, czyli Polacy, Francuzi i Brytyjczycy. Ale to tak trochę żartem mówiąc, ale o co chodzi, o do czego ja zmierzam, że my się chlubimy złamaniem kodu Enigmy, natomiast zapominamy o słabości naszych własnych szyfrów. I to jakby była największa słabość właśnie kontrwywiadowcza polskiego podziemia i polskich siatek, no, że no praktycznie Niemcy... Ja tego znowu nie badałem i to jest kluczowa sprawa, ile czasu mieli tak naprawdę niemieccy operatorzy i w jakim tempie te informacje, które docierały, ale niestety te wszystkie informacje, łącznie z takimi hasłami w rodzaju tam przychodzę od Józefa, przynoszę kwiaty, to tam wszędzie jest niestety napisane i to wszystko sobie Niemcy czytali, więc możliwości, ich ogólna wiedza na temat no, przepływu informacji między Warszawą i Londynem, ale też pomiędzy polskimi siatkami we Francji, to my szukamy tych zdrajców, ale za przeproszeniem największym zdrajcą byli ci zawodnicy, którzy, no, mówiąc szczerze, pozbyli się dużej części przedwojennych fachowców, którzy zostali, co też jakby mamy skłonność do tego zamiatania tego problemu pod, nieładnie mówiąc, pod dywan, że tych wszystkich części tych najwybitniejszych naszych kryptologów się w gruncie rzeczy pozbyto ze względów politycznych po przejęciu władzy, że tak powiem, przez grupy antysanacyjne, powiedzmy, nad
nad polskim wojskiem. Część z nich w ogóle wyjechała do Mandżurii, że tak powiem, współpracować z Japończykami, ale tak naprawdę na rzecz tych Japończyków, bo wywiad polski nie potrzebował za bardzo. To w gruncie rzeczy ci nasi fachowcy od Enigmy też zostali de facto wypchnięci, pracowali tak naprawdę, no to potem to już nie wchodząc tutaj w szczegóły, ale tak naprawdę dla Francuzów, więc to są mniej sympatyczne elementy, dla których w gruncie rzeczy no właśnie nie byliśmy w stanie do końca tego sukcesu wykorzystać, tak? Ze względów no właśnie na nasze wewnętrzne polityczne spory i spory w samych służbach specjalnych. Tutaj jakby chcę płynnie przejść do tego, przed czym ostrzegał w jednym ze swoich pism, zresztą pisanych wprost do tegoż przywołanego już tutaj ministra Kota, generał Sosnkowski, który ostrzegał, że istnieje potężne zagrożenie, że będziemy pracować ludźmi, tymi samymi ludźmi na kilku sieciach. I że to jest po prostu gwarantowana, że tak powiem, instrukcja, właściwie, że tak powiem, pomysł, jak doprowadzić do wpadki, tak zwanej wsypy. No i niestety dokładnie tak to wyglądało. Ja tutaj podkreśliłem w swoim poprzednim wystąpieniu na znaczenie tego jakby aspektu społecznego, ale on miał też taką powiedzmy słabość tego rodzaju, że ten aspekt społeczny to oznaczało, że ten, jak się rozmawiało jeszcze, bo tutaj słusznie kolega przywołał tych ostatnich żyjących, no to oni, jak oni tam, ja z nimi rozmawiam i mówię, a znał pan tam jakąś tam panią taką? A ona mówi, no tak, ona była córką tego pułkownika i on tam, ale też panu powiem poza nagraniem, że ona też była tam kochanką jakiegoś drugiego i w związku z tym ona była jego sekretarką formalnie i we wszystkich książkach historycznych tak występuje, ale tak naprawdę ta relacja była bardziej złożona. I to po prostu było takie pomieszanie troszeczkę różnych instytucji, różnych służb. Formalnie były pseudonimy i kryptonimy i tak dalej, ale jak na przykład czytamy jakby, że tak powiem, precyzyjny i zrobiony w czasie rzeczywistym, w czasie wojny, przesłuchanie przez w tak zwanym, przez kontrwywiad brytyjski, jednego z brytyjskich oficerów, czy właściwie, no, on nie był oficerem, ale wszystko jedno, polskiego wywiadu, to jest po prostu zadziwiające, co on będąc szeregowym pracownikiem wywiadu, co on o tym wywiadzie wie. Wie, kto był cichociemnym, wie, jak ten cichociemny się nazywa naprawdę. Tuż nie mówię o tym, że on z tym cichociemnym, że tak się wyrażę, pije wódkę, a nawet w wolnych chwilach robią jakieś napady rabunkowe, co on mówi, że to jest trochę wstydliwe i że to właściwie była jakaś ekspropriacja, ale tam jak chciałem wziąć sobie garnitur, to wziąłem i jeszcze mam go na sobie teraz. No i takie tam są różne dziwne historie, które jakby troszeczkę inny taki aspekt nad tutaj temu wszystkiemu nadają. Ale no właśnie ja chciałem o tym powiedzieć, że to była właśnie ta podstawowa słabość i siła tej polskiej konspiracji, no że ona była wzajemnie poprzerastana, tam te powiązania, oczywiście wszyscy znamy te wszystkie kryptonimy, pseudonimy, struktury i tak dalej, ale za tym wszystkim kryły się bardzo trudne dzisiaj do odtworzenia powiązania czysto towarzysko, personalne, rodzinne, no i niestety też jakby w wywiadzie były osoby, które zajmowały się ukrywaniem Żydów. To oczywiście to jest, możemy dzisiaj powiedzieć, że to chwała tym ludziom, że ryzykowali, ale oni ryzykowali nie tylko swoim życiem, ale jeszcze tego, że tak powiem, że jakiś, mówiąc nieładnie, jak on tam się nazywał, szmalcownik, śledząc jakiegoś ukrywającego się Żyda czy Żydówkę, że tak powiem, doniesie i rozwali całą sieć. A to na przykład była sekretarka pułkownika Drobika, tak? Czyli samego szefa wywiadu. No i
No, można powiedzieć, że no niestety mieliśmy też takie słabości. No ale ja tak trochę zacząłem anegdotycznie bardziej, bo po prostu przeczytałem swoje opracowanie, które swego czasu napisaliśmy z Andrzejem Krzysztofem Kunertem, poświęcone historii właśnie kontrwywiadu Armii Krajowej, o której dzisiaj formalnie powinienem mówić. I tak powiedziałem, że no jednak ten sposób pisania o tej tematyce jakby bardzo się od tego czasu rozwinął. Po prostu no, nigdy w życiu bym Państwu nie był w stanie przytoczyć tych wszystkich dziesiątków życiorysów, tych historii indywidualnych, które się złożyły na ten niezwykły, że tak powiem, niezwykłą instytucję, która była tym tak zwanym kontrwywiadem Polskiego Państwa Podziemnego. Ja tu oczywiście mówię wyłącznie o tym formalnym Polskim Państwie Podziemnym, czyli o strukturach podległych Armii Krajowej. Właściwie powinienem jeszcze mówić o delegaturze rządu, która miała swoje rozbudowane struktury bezpieczeństwa. Oczywiście w tych 20 minutach tego nie dałoby się wszystkiego zawrzeć. Natomiast taki pierwotny pomysł, jak o tym właściwie próbować opowiedzieć, to jakby to przyłożyć do tej współczesności, tak? Że no tutaj mamy te struktury, mamy te wydziały, te komórki, które jakby właśnie, jak już tutaj była wielokrotnie mowa, zlepione zostały z różnych tradycji i doświadczeń. Tu jest też taka duża grupa ludzi, którzy przychodzą z tej organizacji muszkieterów, razem z całą strukturą kontrwywiadowczą muszkieterów de facto. No i tu jest cały przypadek Kazimierza Leskiego na przykład, który oczywiście jest i wywiadowcą, i łącznikowcem, czyli znowu łamie wszystkie możliwe zasady i można, jeżeli można powiedzieć, jeżeli w podziemiu wywiadowczym było jakieś gwiazdorstwo, no to Kazimierz Leski na pewno był takim gwiazdorem, co mu też w wspomnieniach zostało, które moim zdaniem są w dużej części kreacją literacką. Ale to chciałbym kiedyś, może jak mi życia starczy, No ale no przyjrzyjmy się, tak? Bo mamy strukturę kontrwywiadu, który działa w sprzeczności z wszelkimi zasadami podstawowymi kontrwywiadu. Czym jest kontrwywiad? To jest taka służba, która funkcjonuje w jakimś kraju i służy zwalczaniu obcego szpiegostwa, obcej penetracji takiej czy innej. I ona z zasady ma przewagę na tym swoim terenie operacyjnym. No, bo to jest nasz, to jest kraj pod jej kontrolą operacyjną. No, że tak powiem, kogokolwiek, każdego podsłuchać, można go śledzić, może zachodzić 40 funkcjonariuszy za jednym zawodnikiem, można wszędzie umieścić jakieś kamery. I to wszystko razem sprowadza się do tej sytuacji, tej dominacji operacyjnej na danym obszarze. Natomiast kontrwywiad podziemny, no to jest coś, to jest jakieś zwierzę, którego właściwie nie powinno być, bo siłą rzeczy ten kontrwywiad tej dominacji operacyjnej w takiej sytuacji nie posiada. Więc co on właściwie ma robić, tak? No to więc ten kontrwywiad właściwie nie był kontrwywiadem. Była ta struktura, która się nazywała Wydziałem Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu. I tutaj jakby tak naprawdę ważniejszy był ten aspekt bezpieczeństwa, czyli krótko mówiąc, zarówno bezpieczeństwa. Ja oczywiście nie powiedziałem tego, ale jakby dla mnie jakby punkt odniesienia i obraz współczesnego kontrwywiadu to jest oczywiście bardzo dobra moim zdaniem książka, chociaż tam się oczywiście z różnymi rzeczami nie zgadzam, Bolesława Piaseckiego, Kontrwywiad, atak i obrona. I to jest jakby punkt odniesienia i jakby odnosząc to wszystko do tych sytuacji z okresu II wojny światowej, tak? Bo ja to sobie to wymieniłem. No więc właśnie to są, że tak się wyrażę, takie pewne bardzo ważne kwestie, na które zwraca uwagę Piasecki. No właśnie, że ten system kontrwywiadowczy no właśnie może być takim, właśnie ma mieć charakter instytucjonalny. I tutaj mamy bardzo specyficzną instytucję, jeżeli mówimy o okresie II wojny światowej i o sytuacji w okupowanej Warszawie czy w okupowanej Polsce, ale mamy też cały taki
taki właśnie, tą właśnie sieć wszystkich innych podmiotów, wszystkich obywateli prywatnych, którzy też jakby siłą rzeczy nawet nie wiedząc o tym, ale są częścią czegoś, co się określa jako kontrwywiad pasywny. I tutaj już bardzo, ponieważ już bardzo mnie tutaj czas goni, więc ja niestety tego, przepraszam, nie w tą stronę. No to widzę, że jakaś inna wersja, przepraszam, bo te struktury tutaj nie wiem dlaczego znikły, więc będę musiał je opisać tutaj z pamięci jakby i co ja chciałem powiedzieć. Najważniejsze jest tutaj, że jakby struktura podziemnego kontrwywiadu, o której ja już próbowałem tutaj troszeczkę wspomnieć, ona się właśnie wyłoniła z różnych struktur, które były zarówno w tej oficjalnej strukturze oddziału drugiego, czy też innych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, bo część jednostek została przeniesiona z Biura Informacji i Propagandy, więc to jest jakby taki aspekt połączenia tej działalności, też jakby tego działania na polu nie tylko czysto zwalczania czysto szpiegostwa, ale także zwalczania obcej ideologii. O tym pewnie nie zdążę już tutaj powiedzieć, ale jak dojadę do ostatniego referatu 999. Ale wracając do tej struktury, więc ona się jakby ostatecznie ukształtowała w taki sposób, że właśnie wintegrowano różne części struktur bezpieczeństwa wywodzące się z innych instytucji w ramach jakby scalonych z Armią Krajową w ramach szerszej akcji scalania. Przede wszystkim mowa tutaj o tych muszkieterach, ale także o Tajnej Armii Polskiej, takiej drugiej organizacji. I one wszystkie jakby złożyły się na takie jakby dwa pola, tak? Jedno pole to była bardzo szeroko rozumiany ten system pasywny, tak? Czyli cała Warszawa, cały okręg Warszawa i właściwie cały kraj był pokryty informatorami różnego rodzaju, których większość nie była informatorami płatnymi, tylko po prostu informowała o różnych rzeczach, które są interesujące z punktu widzenia kontrwywiadu. I tutaj w Warszawie są były te struktury podlegające okręgowi, obszarowi Warszawy, więc to jakby też, jak już powiedziałem, nakładały się z nami trzy sieci, jakby centralna i dwie terenowe, więc to jakby było, jak już też zdążyłem powiedzieć, zarówno słabością, jak i mocną stroną tego kontrwywiadu. Ale co bardzo ważne, był tutaj, o czym też już powiedziałem, ten aspekt bezpieczeństwa, tak? Był aspekt informacyjny, była druga kwestia, która jest bardzo istotna przy kontrwywiadzie, czyli były kartoteki, co było wielkim jakby wyczynem jakby logistycznym w podziemiu, tak? Czyli przecież jakby tak podstawą działania każdego kontrwywiadu, każdej służby jest ewidencja i kartoteki wszelkiego rodzaju i tutaj jakby udało się coś takiego zorganizować w podziemiu, to przeżyło i ocalało, ale niestety też trafiło w ręce w międzyczasie MBP, więc to też jakby chodzi o to, że historie mają nie tylko książki, ale też kartoteki kontrwywiadu, ale też jakby tutaj znowu jest kolejna kwestia bezpieczeństwa tego typu drażliwych siłą rzeczy materiałów. Czyli jak już powiedziałem, mamy kartotekę, mamy sieć tego, ale mamy też tą, o czym tu znowu nie będę za długo opowiadał, a o tym chciałem właśnie powiedzieć, nawiązując do tego, co pisze Piasecki, że jakby kontrwywiad musi mieć możliwość uderzenia w przeciwnika. I taka możliwość była i to było co najmniej kilka komórek, które się tym zajmowały, między innymi komórkę o nazwie 993W, która po prostu zajmowała się wykonywaniem wyroków, jak to się mówi ładnie, ale często te wyroki, jak rozmawiamy, to one zapadały może tak powiem, z datą wsteczną, ale czasami było tak, jak mi opowiadali funkcjonariusze, i na tym już chyba skończę, że musieli w sytuacji na miejscu, że tak powiem, decydować, czy ta osoba ma dalej żyć, czy nie. I często ta decyzja zapadała pomiędzy operatorami, że tak się wyrażę, w terenie. Więc to jakby też była sytuacja, co innego
jest troszeczkę formalnie, a co innego bardziej generalnie. I teraz już rzeczywiście kończąc, bo to jest bardzo ważne, kontrwywiad prowadził też działalność w charakterze zarówno rozpoznania wrogiego oddziaływania o charakterze ideologicznym, czyli w komórce znowu 999 zajmującej się antykomunistycznej, prowadzono zarówno nasłuch sowieckich stacji radiowych, jak i, że tak powiem, działalność analityczną w odniesieniu do prasy komunistycznej i tak dalej. To przepraszam, że tak to wszystko w takim pośpiechu, no ale niestety, jak już powiedziałem, informacji straszliwa ilość, a minut bardzo mało. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie profesorze. Mnie słuchając, zwłaszcza przy tym ostatnim wątku, nasunęła się sprawa Stanisława Jastera, która trochę... Niestety żadnej konkretnej afery nie byłem w stanie opisać. Troszkę kładzie się cieniem na tym temacie, a jeszcze poważniejsze jest aresztowanie Giota Roweckiego, tak? Aresztowanie Giota Roweckiego i całego kierownictwa polskiego wywiadu. Tak. O zabranie głosu proszę pana doktora Michała Węklara z oddziału IPN w Krakowie z wystąpieniem na temat kontrwywiadu podziemia niepodległościowego po rozwiązaniu Armii Krajowej. Także w tematyce kontrwywiadowczej pozostajemy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w swoim referacie mam przedstawić pokrótce działalność kontrwywiadu podziemia powojennego. Będę mówił o tym głównym nurcie poakowskim i zacznę od kilku uwag wstępnych. Później spróbuję przedstawić pokrótce główne struktury kontrwywiadowcze, a na koniec, jeśli starczy czasu, podam jeszcze kilka konkretnych przykładów z terenu. Proszę Państwa, cała działalność konspiracyjna, w tym kontrwywiadowcza, już po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, po wkroczeniu za nią grup operacyjnych, była z jednej strony trudniejsza. Trudniejsza, bo po akcji Burza Armia Krajowa była w znacznej mierze zdekonspirowana, częściowo rozpracowana przez służby sowieckie, przez partyzantkę komunistyczną. Społeczeństwo było zmęczone wojną, czekało na spokój, z czasem malały nadzieje na zmianę rzeczywistości, a przeciwnikowi, czyli i służbom sowieckim, i komunistycznym, z czasem coraz łatwiej różnymi metodami udawało się pozyskiwać agenturę. Represje wobec akowców, nawet tych, którzy nie podejmowali jakiejś działalności po wojnie, były na porządku dziennym. Atmosferę tamtych dni może oddać jeden cytat z dziennika oficera AK z Lubelszczyzny, który pozwolę sobie przytoczyć. Taka nagonka paraliżuje oczywiście bardzo dotkliwie wszelką pracę konspiracyjną. Ludzie przede wszystkim muszą szukać dla siebie jakiegoś schronienia. Nie mogą swobodnie poruszać się nie tylko po ulicach miasta, lecz w ogóle po całym terenie, ponieważ są znani. A wśród PPR-owców, milicjantów, gorliwych berlingowców itp. coraz więcej jest żołnierzy i podoficerów z oddziałów leśnych i czynnych dawniej członków organizacji. Konspiracja jest teraz o wiele trudniejsza, aniżeli przy Niemcach. A z drugiej strony w niektórych aspektach było łatwiej i łatwiej było na przykład z umieszczaniem tak zwanych wtyczek czy swoich osób, informatorów w strukturach aparatu nowej władzy, bo nie było tutaj już bariery kulturowo-językowej. Łatwiej było udawać jednego z nich, a przeciwnik, władza dramatycznie potrzebowała nowych kadr. Stąd szczególnie w terenie na niższym szczeblu całe grupy akowców czy bychowców chodziły do milicji, a czasem i do Urzędu Bezpieczeństwa. Niekiedy ci, którzy tam wchodzili, później również mentalnie przychodzili na stronę wroga i tym lepiej zwalczali podziemie, że je dobrze znali, ale wielu było takich, którzy do końca współpracowało z podziemiem, no płacąc za to później wysoką cenę. Rozkaz ostatniego komendanta AK Leopolda Okulickiego z 19 stycznia 1945 roku rozwiązał AK. Nakazał żołnierzom, by teraz sami byli dla siebie dowódcami w dalszej walce o te same cele. Stąd rozbicie powojennego podziemia będzie bez porównania większe niż w okresie wojennym. Ale mimo to można tu mówić o kontynuacji czasem strukturalnej, kiedy również w tym obszarze kontrwywiadowczym, kiedy przychodziły do działalności te struktury wojenne, a czasem to była kontynuacja tylko personalna, kiedy te same osoby dalej prowadziły działalność wywiadowczą czy kontrwywiadowczą. I oczywiście, mówiąc po akowskim podziemiu, przywołujemy tę triadę, nie DSZ-WiN,
Ale pamiętajmy też, że wcześniej na całym terenie, właściwie na każdym szczeblu, były struktury tak zwanej AK w likwidacji, mające zagospodarować jakby to, co zostało po AK, zabezpieczyć kadry, materiały, środki. I jednym z głównych zadań tych komórek AK w likwidacji było właśnie ostrzeganie swoich byłych żołnierzy AK przed niebezpieczeństwem ze strony sowieckich i komunistycznych służb, czyli działalność właśnie kontrwywiadowcza. Ochrona przed rozpracowaniem, przed represjami, to był cały czas jeden z głównych aspektów działalności podziemia. No, a szczególnie po powstaniu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, tej najważniejszej struktury poakowskiej, która była pomyślana jako organizacja bardziej społeczna czy polityczna, a nie wojskowa. I główny nacisk w Wilnie był położony na trzy kierunki działalności: propagandę, wywiad i wymuszoną represjami samoobronę, a na pograniczu samoobrony i wywiadu możemy umieścić działania o charakterze kontrwywiadowczym. W ramach struktur tej głównej triady poakowskiej, czyli NIEDE, ZWiN, działania kontrwywiadowcze były określane, tak jak i w AK, jak przed chwilą słyszeliśmy, mianem pionu czy działań B, bezpieczeństwo, bo dbały o bezpieczeństwo własnych szeregów. No i teraz krótko przedstawię, jak wyglądały te piony na głównych pod względem aktywności terenach centralnym i południowym. Jeżeli chodzi o obszar centralny tej ciągłej struktury NIEDE ZWiN, to tutaj na polecenie Jana Mazurkiewicza, Radosława, legendarnego szefa KDW-a, wówczas komendanta obszaru warszawskiego NIE, a później obszaru centralnego DSZ, na przełomie lutego-marca 1945 roku powstała siatka wywiadowcza tworzona przez majora Wincentego Kwiecińskiego, lotnego, wcześniej szefa kontrwywiadu Komendy Okręgu AK Warszawa, a później prezesa III Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Siatka ta przyjęła nazwę Wydziału Informacji Komendy Obszaru Centralnego i najskuteczniejszy z całej tej struktury wywiadowczej był właśnie dział B, bezpieczeństwo. Kierował nim od początku rotmistrz Stanisław Mierzeński, pseudonim Glinka, który zaangażował do tego swoich byłych współpracowników z ekspozytorów Wydziału Śledczego Miasta Stołecznego Warszawy Start lub później z okresu powstania. Niestety była tam i agentura. Zastępcą Glinki został współpracujący od dawna z wywiadem sowieckim Stanisław Nienautowski. Mimo to siatka ta działa dobrze, rozrosła się do kilkudziesięciu konspiratorów. Wśród nich był i pracownik MSZ-u, przychodziły tam materiały z MON-u, z Ministerstwa Administracji Publicznej, z Ministerstwa Przemysłu. W ramach tej struktury funkcjonowała też autonomiczna siatka Haliny Dąbrowskiej, wcześniej związanej z komórką więzienną Komendy Głównej NSZ-u. Ta siatka, oparta na środowiskach NSZ-owskich, określana jako referat NKWD, rozpracowywała zwłaszcza sowiecką, ale też polską bezpiekę, ostrzegała przed agentami wodzącymi się również z dawnych szeregów Armii Krajowej. Ten dział Mierzeńskiego funkcjonował do września 1945 roku. Jego dekompozycja nastąpiła po rozpoczęciu przez Radosława akcji ujawnieniowej. Sam Mierzeński wyjechał, później też zdecydował się na ujawnienie i nie przekazał już materiałów swojemu następcy, Leszkowi Kuchcińskiemu Bigiel, co być może było korzystne, bo Bigiel, były działacz ONR-u, Konfederacji Narodu, przez część przynajmniej badaczy jest podejrzewany, że był współpracownikiem bezpieki, czy nawet oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na etacie operacyjnym, choć nie są to oskarżenia potwierdzone. Po tym kryzysie siatki wywiadowczej obszaru centralnego DSZ-u pojawiła się próba odbudowy już w ramach WiN-u późną jesienią 1945 roku, ale ostatecznie na nowo została stworzona w marcu 1946 roku, kiedy już Wincenty Kwieciński stał na czele obszaru centralnego WiN. Nowa siatka przyjęła kryptonim Stocznia, była kierowana przez Halinę Sosnowską, a część materiałów pozyskiwanych przez informatorów tej siatki, czy też zbieranych z poszczególnych okręgów obszaru centralnego WiN-u, nosiła rzecz jasna charakter kontrwywiadowczy. Była tu też osobna komórka, czy grupa osłonowa kryptonim SZA, zabezpieczająca tę siatkę Stocznia, między innymi przed konfidentami, czy typując agenturę w szeregach organizacyjnych. I stoczni udało się pozyskać też ważnych współpracowników z samego aparatu represji, z Urzędu Bezpieczeństwa, między innymi
Czesława Stachurę z Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Na szczególną rolę odegrał Wacław Alchimowicz. To był znajomy Kuchcińskiego, biegla jeszcze z czasów szkolnych. Też przed wojną był w ONR-ze. W czasie wojny Alchimowicz był najpierw w AK na Grodzieńszczyźnie, ale później przyszedł do partyzantki sowieckiej i z niej już płynnie do, po wojnie do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie pełnił w Departamencie V funkcje kierownicze, szefa sekcji czy wydziału. I w czerwcu 1946 roku został zaangażowany do współpracy z siatką Stocznia i był jednym z najwyżej uplasowanych w bezpiece informatorów podziemia. Siatka Stocznia przestała działać wraz z rozbiciem trzeciego zarządu głównego WiN-u na początku 1947 roku. Najsurowsze represje dotknęły informatorów z aparatu represji. Tak Alchimowicz, jak i wspomniany Czesław Stachura z Łodzi zostali skazani na karę śmierci i straceni. Warto wspomnieć, że obok Stoczni na terenie obszaru centralnego funkcjonowała też siatka o kryptonimach najpierw liceum, później pralnia, wywodząca się z referatu Wschód Wydziału Wywiadu Ofensywnego Komendy Głównej AK, zorganizowana i kierowana przez Henryka Żuka i Barbarę Sadowską. Tam również była komórka kontrwywiadowcza, która posiadała m.in. informatorów z Departamentu Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jeżeli chodzi o obszar południowy tej linii ciągłej DSZ WiN, to tutaj funkcjonowały równolegle trzy siatki zajmujące się również działalnością kontrwywiadowczą. Siatka terenowa związana ze strukturą terenową, siatka 100 mil zbierająca informacje i z terenówki, i od własnych informatorów, i brygady wywiadowcze. I o nich krótko teraz powiem. Generalnie wytyczne akcji B bezpieczeństwa, czyli tej kontrwywiadowczej dla obszaru południowego, obejmującego najpierw rejon krakowski, rzeszowski, później również śląski, opracowali kapitan Franciszek Błażej, pseudonim Robert, i kapitan Józef Maciołek, pseudonim Kazimierz. I główne założenia tej działalności to po pierwsze ochrona własnej sieci organizacyjnej przed rozpracowaniem przez struktury bezpieki, po drugie zbieranie informacji i wydawanie wytycznych, instrukcji o metodach działania, zamiarach przeciwnika, a w wyjątkowych przypadkach wydawanie wniosków o ostrzeżenie czy o likwidację szczególnie niebezpiecznych członków aparatu nowej władzy. I o ile na szczeblach wyższych obszaru, podobszaru czy okręgu zupełnie rozdzielono działalność komórki wywiadowczej zbierającej informacje społeczno-polityczne od działalności kontrwywiadowczej, czyli bezpieczeństwa, o tyle na niższych szczeblach, już na poziomie powiatowym, to były te same osoby, te same komórki i te raporty często bywały wspólne. Na podstawie informacji pochodzących z terenu czy od własnych wtyczek ten pian bezpieczeństwa na szczeblu obszaru, no po pierwsze sporządzał raporty, które szły dalej do centrali WiN-u. Też niektóre informacje zdobyte przez pian B były przekazywane do wykorzystania w propagandzie i prowadzony był rejestr, taka czarna księga zdrajców, konfidentów, prowokatorów, osób, których należało się wystrzegać, a które być może należało po prostu zlikwidować. Poszczególne szczeble w tej strukturze winowskiej przygotowywały miesięczne informacje B według ściśle określonego kwestionariusza. Najpierw to były zupełnie osobne kwestionariusze B, później od lutego 1946 roku łączono razem i informacje społeczno-polityczne, i te dotyczące bezpieczeństwa, i te jeszcze dotyczące akcji RZ, o której pewnie wspomni jeszcze za chwilę doktor Frazik. Ten kwestionariusz, który został opracowany w obszarze południowym WiN-u przez Maciołka, był uznawany za wzorcowy i później przekazany też do pozostałych struktur winowskich, żeby według niego przekazywać informacje. I może wymienię, na jakie punkty tutaj zwracano uwagę właśnie w tej części B bezpieczeństwa. A więc po pierwsze NKWD, organizacja, dyslokacja, stany liczbowe. Po drugie sama organizacja, obsada i zależność od NKWD Urzędu Bezpieczeństwa, stan moralny funkcjonariuszy UB. UB jako taki partyjny czynnik, czyli współpraca z PPR-em, zależność od PPR-u,
wpływ Urzędu Bezpieczeństwa na stanowienie wyroków, tajne bojówki PPR czy grupy prowokacyjne, które podszywały się pod podziemie, metody działalności UB, metody prowadzenia śledztw, tortury stosowane w Urzędach Bezpieczeństwa, dalej informacje dotyczące Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądownictwa, dalej wykaz aresztowanych, obaw pacyfikacji i w końcu taki ogólny stan bezpieczeństwa, w tym wszelkie nadużycia władzy, w tym rabunki, gwałty, przemoc i szaber. Te informacje zbierane na terenie obszaru południowego trafiały do powołanej przez Łukasza Cieplińskiego na polecenie Franciszka Niepokulczyckiego sieci wspomnianej o kryptonimie Stomil, później przemianowanej na Iskrę, kierowanej na początku przez Józefa Maciołka, a później Stefana Sieńkę. I ta sieć Stomil, choć należała do obszaru południowego, wychodziła również swoim działaniem poza, miała swoje komórki na innych terenach. Też pewnie za chwilę o tym będzie mowa. Oprócz tej struktury terenowej i sieci Stomil, do kierownictwa WiN-ów w Krakowie trafiały jeszcze informacje z dwóch mniejszych siatek. Pierwszej Konrada Dybowskiego, tak zwanej Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej. Oni mieli wtyczki i w PPR-ze, i w Urzędzie Bezpieczeństwa. Sam Dybowski był zastępcą komendanta do spraw polityczno-wychowawczych Szkoły Wojewódzkiej MO. I była jeszcze mniejsza sieć Władysława Skąpskiego, byłego oficera kontrwywiadu Inspektoratu AK, również przekazującego informacje z dziedziny UB i MO. A zupełnie osobną, równoległą siecią wywiadowczą w obszarze południowym były tak zwane brygady wywiadowcze. To była struktura, która genezą też sięgała okresu wojny, czasu, kiedy armia ZWZ jeszcze tworzył tak zwaną administrację zmilitaryzowaną, czyli próby tworzenia struktury cywilnej, ale niezależnie od delegatury, a podporządkowanej ZWZ-owi, później AK. I w ramach tej administracji zmilitaryzowanej, określanej też jako biura wojskowe, czy znanej najczęściej pod kryptonimem Teczka, powstały brygady wywiadowcze, też o takich działaniach czy celach kontrwywiadowczych, bo chodziło o informacje dotyczące bezpieczeństwa, porządku publicznego, a zwłaszcza działalności struktur lewicowych czy komunistycznych. I o ile w 1943 roku cała administracja zmilitaryzowana na mocy umowy między Komendą Główną AK a delegaturą przeszła do delegatury, to brygady wywiadowcze w Okręgu Krakowskim, tutaj tego scalenia z delegaturą nie udało się do końca zrobić, pozostały podporządkowane AK i później przeszły jakby z tym podporządkowaniem do struktur DSZ-u i później WiN. I pozostała niezależna siatka wywiadowcza, brygad wywiadowczych, która też rozszerzała się na poszczególne okręgi, pozyskiwała nowych wywiadowców i była niezależna od struktur terenowych, przekazywała informacje bezpośrednio do kierownictwa obszaru DSZ, a później WiN, a jej szefem był Edward Bzymek Strzałkowski. I często tak bywało, że szczególnie w terenie, że kiedy to były mniejsze środowiska, kiedy ci ludzie się znali, że te same osoby współpracowały i z brygadami wywiadowczymi, i z tą regularną strukturą terenową WiN-u, to mogło prowadzić do niebezpieczeństwa, do dekonspiracji. I to zagrożenie zmaterializowało się w sierpniu 1946 roku, kiedy po wsypie, wpadnięciu w ręce Urzędu Bezpieczeństwa jednego żołnierza podziemia narodowego powiązanego z brygadami wywiadowczymi, poprzez kolejne etapy śledztwa ubecy doszli i najpierw do brygad wywiadowczych, później do regularnego WiN-u, a później zakończyło się to likwidacją drugiego zarządu głównego WiN. To były te główne struktury, w ramach których spływały najpierw co miesiąc, później w dłuższych odstępach czasu regularne raporty, które no niewątpliwie poszerzały wiedzę kierownictwa podziemia o działalności aparatu represji. Ale warto też wspomnieć, że czasem już na samym dole takie bezpośrednio uzyskiwane informacje pozwalały na podejmowanie konkretnych działań, które były w stanie na jakiś czas przynajmniej zahamować postępujące represje. I na koniec o takich dwóch przykładach tylko z terenu wspomnę.
z terenu tarnowskiego, który kiedyś bardziej badałem. Tam w momencie, kiedy tuż po zakończeniu II wojny światowej, czy właśnie po zakończeniu działań wojennych, kiedy trwały jeszcze struktury AK w likwidacji, one później przyjęły nazwę Ruchu Oporu Armii Krajowej, potem weszły płynnie do WiN-u. Tam udało się miejscowym AK-owcom umieścić ważne osoby w istotnych elementach aparatu władzy. Po pierwsze w więziennictwie, po drugie w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. I w więziennictwie to był szef warty więzienia w Tarnowie i konkretny przykład, kiedy jeden z byłych AK-owców współpracujących dalej z tymi strukturami AK w likwidacji dostaje się do więzienia, to działacz AK będący w tym więzieniu jest w stanie przeprowadzić wysłanie tego więźnia na prześwietlenie i ustawić całą akcję odbicia. Ten żołnierz będzie później też działał w podziemiu niepodległościowym na Dolnym Śląsku. A w Urzędzie Bezpieczeństwa w Tarnowie współpracownikiem bezpieki był jeden z oficerów śledczych, Zygmunt Wójcik, pseudonim Korkociąg, który z jednej strony przekazywał informacje, no właśnie, jak działa UB, jakie są stany etatowe, nastroje, metody działania, ale też ostrzegał przed takim bezpośrednim niebezpieczeństwem, kiedy były szykowane operacje przeciwko działaczom WiN-u. I możemy sobie wyobrazić, na ile trudna to była rola, kiedy jako oficer śledczy sam musiał, żeby uniknąć dekonspiracji, stosować te właśnie metody śledcze, o których informował swoich współpracowników z WiN-u. I dzięki działalności Korkociąga w dwóch momentach udało się wytypować i wydać wyrok śmierci na osoby szczególnie zagrażające miejscowemu podziemiu. To był najpierw zastępca szefa PUBP, Julian Świątek, rozstrzelany w lutym 46 roku, w marcu 46 roku, a później sowiecki doradca, tak zwany sowietnik Lew Sobolew, też rozstrzelany przez działaczy WiN-u we wrześniu 46 roku. To są pojedyncze przykłady pokazujące bezpośrednie przełożenie informacji kontrwywiadowczych pozyskanych od osób uplasowanych w odpowiednich strukturach aparatu władzy. Bardzo, bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Myślę, że ten ostatni przykład jest taki zapadający w pamięć. Teraz poproszę poproszę o zabranie głosu pana doktora Wojciecha Frazika z oddziału IPN w Krakowie. Wystąpienie na temat wywiadu podziemia niepodległościowego po rozwiązaniu Armii Krajowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tematka jest tak obszerna, że ja się skupię raczej na siatkach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zresztą mój przedmówca trochę już jakby chleb mi odebrał, mówiąc niektóre rzeczy. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie właściwie poakowskie organizacje, te z tego głównego nurtu, czyli nie DSZ i WiN, w założeniach swoich nie miały mieć charakteru militarnego, czy nie miały zadań ściśle militarnych, czyli prowadzić działalności zbrojnej. Tak to zakładano przynajmniej. I w związku z tym nie mówiono o działalności wywiadowczej, więc ten tytuł mojego wystąpienia jest być może troszkę dyskusyjny, ale wielokrotnie w dokumentach pojawia się takie stwierdzenie, że w kraju nie prowadzi się wywiadu. I to dotyczy zarówno dokumentów emigracyjnych, jak i tutaj krajowych. Mówiono o działalności informacyjnej, czyli jak gdyby nieco inny charakter miało mieć to pozyskiwanie informacji. Oczywiście z punktu widzenia władz komunistycznych było to postrzegane zupełnie inaczej. W orzecznictwie sądów przyjęto, że nawet gromadzenie informacji nie będących tajemnicą państwową, ale z intencją zaszkodzenia władzy jest działalnością wywiadowczą. I na dodatek do skazania za szpiegostwo nie było też konieczne przekazanie tych zebranych informacji za granicę. Czyli no to miało bardzo ścisłe i takie bardzo często tragiczne konsekwencje dla osób związanych z podziemiem niepodległościowym. Mówiąc w wielkim skrócie, bezpośrednio w tym pierwszym okresie po styczniu 1945 roku
mamy do czynienia z próbą odtworzenia, przynajmniej jeśli chodzi o ten szczebel centralny, struktur wywiadowczych, które zostały praktycznie zupełnie zdezorganizowane po powstaniu warszawskim. Większość oficerów wywiadu, tych z Komendy Głównej, trafia do niewoli. Pozostają jednostki, trzeba odtwarzać pewne struktury. Powiem tylko tyle, że w kraju w tym pierwszym okresie odtworzono czy stworzono 4 ekspozytury, które podlegały bezpośrednio jakby tej centrali konspiracji poakowskiej. Jedną z tych najbardziej znanych to będzie pralnia, potem pralnia 2, potem liceum, przy czym tak naprawdę można powiedzieć liceum będzie już strukturą, która nie tyle jest strukturą działającą na rzecz tych konspiracji, kierownictwa konspiracji krajowej, co już pewnej struktury zewnętrznej, czyli na rzecz drugiego korpusu. Tam trafiają te informacje zebrane przez liceum. Chociaż oczywiście są to ludzie, którzy wcześniej byli w konspiracji tutaj akowskiej i w jej siatkach wywiadowczych. Tu już mój przedmówca wspomniał też o tej strukturze, która pracowała pod kierownictwem Wincentego Kwiecińskiego w obszarze centralnym NDSZ, i potem przeszła do WiN-u. Przyjęcie latem 1945 roku przez twórców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość koncepcji walki politycznej zamiast walki zbrojnej spowodowała, że na plan pierwszy w działalności organizacji wysunęła się akcja informacyjna i jej istota, można powiedzieć, została labitarnie ujęta w wytycznych powstałych około połowy 1946 roku. Zwiększyć nacisk na zdobywanie materiałów informacyjnych celem dekonspirowania zamiarów przeciwnika i wyciągania wniosków przez własny sztab polityczny. Uzyskany materiał miał oczywiście również dostarczać argumentów do działalności propagandowej, to jest ten drugi filar, o którym wspomniał też mój przedmówca, prowadzonej zarówno w szeregach własnych, jak i w społeczeństwie oraz w środowiskach władzy komunistycznej. Też już o tym była mowa, pozyskiwane dane miały oczywiście też służyć ochronie własnej organizacji i pozwalały informować o sytuacji pod rządami komunistów, w pierwszej kolejności władze Rzeczypospolitej na uchodźstwie i za ich pośrednictwem oczywiście opinię wolnego świata. Według założeń twórców zrzeszenia każdy członek zrzeszenia miał być informatorem, kolporterem i propagandzistą. Na każdym szczeblu organizacji przewidziano powołanie komórek informacyjnych pracujących według jednego otrzymanego z centrali kwestionariusza. Te kwestionariusze oczywiście z czasem się zmieniały i zestawiane stopniowo od szczebla powiatu w cyklu miesięcznym raporty zbiegały się najpierw na poziomie okręgu, potem obszaru, gdzie przygotowywano raport zbiorczy przedstawiany władzom centralnym. I tak jak już to może troszkę wynikało z tego poprzedniego referatu, zasadniczo powstawały dwa takie obszarowe sprawozdania, czyli w obszarze centralnym i w obszarze południowym. Obszar zachodni WiN-u, jak wiadomo, został rozbity jesienią 1945 roku, w związku z tym potem już nawet przy próbach jego odtworzenia nie odtworzono też specjalnie jakichś tam struktur, które miałyby znaczenie informacyjne. W obszarze centralnym właśnie głównie ta siatka, która funkcjonowała, była siatką opartą na informatorach terenowych, przy czym warto zauważyć, że z tych 5 okręgów, które weszły w skład obszaru centralnego, okręg białostocki i lubelski były, można powiedzieć, bezpośrednią kontynuacją konspiracji akowskiej,
I tam oczywiście te struktury były znacznie lepiej rozbudowane i zresztą one zachowały, jak wiemy, przede wszystkim charakter wojskowy i prowadziły akcję zbrojną zupełnie jakby sprzecznie z tymi założeniami twórców zrzeszenia. Natomiast w okręgach warszawskim, łódzkim i kieleckim w pewnym sensie ten win był winem kadrowym. Te struktury były dość słabe, szybko rozbijane, odtwarzane i no, los tych wszystkich siatek informacyjnych wiązał się ściśle po prostu z losami poszczególnych struktur okręgowych. Winu o tej siatce takiej, która była bezpośrednio powiązana z Wydziałem Informacji Obszaru Centralnego, już mój tutaj przedmówca powiedział, czyli siatce najpierw Kwiecińskiego, potem Haliny Sosnowskiej, Łuny. Rozbite to było generalnie w listopadzie 1946 roku. Ostatecznie no, obszar przestał istnieć po amnestii w 1947. Obszarowi południowemu winu podlegały okręgi rzeszowski, krakowski, katowicki, do połowy 1946 roku również wrocławski i jeleniogórski. I na terenie obszaru południowego działały też eksterytorialne okręgi lwowski i tarnopolski. I można powiedzieć, wszystkie te siatki terenowe dostarczały w mniejszym lub większym stopniu materiał do komórki informacyjnej, też już wspomnianej komórki Kryptonim 100 mil na poziomie obszaru, która posiadała również własną siatkę informatorów. To znaczenie obszaru południowego poważnie wykraczało poza tą nominalną jakby nazwę, nominalny zasięg terytorialny, dlatego że na terenie obszaru południowego była umieszczona siedziba drugiego i czwartego zarządu głównego WiN-u. Poza tym, szczególnie już po roku 1946, w ostatnim roku istnienia WiN-u, to te właśnie siatki przejęły na siebie główny ciężar działalności konspiracyjnej już w skali ogólnopolskiej. Była też już o tym mowa tutaj, że właśnie z obszaru południowego na polecenie przede wszystkim prezesa drugiego zarządu głównego WiN-u, pułkownika Cieplińskiego, pułkownika Niepokulczyckiego, podjęto próby rozbudowy zarówno sieci brygad wywiadowczych, jak i sieci 100 milu na pozostałą część Polski. I takie komórki istniały i na Pomorzu, i w Polsce Centralnej, w samej Warszawie, nawet na Białostocczyźnie, w Olsztynie były podjęte próby budowy brygad wywiadowczych na Dolnym Śląsku. To wszystko zostało przerwane najpierw wpadką brygad wywiadowczych właśnie w sierpniu, wrześniu 1946 roku i uderzeniem również w sieć 100 mil na początku listopada 1946 roku. To wszystko spowodowało pewne przyhamowanie działalności. Warto tutaj jeszcze też wspomnieć, że z tych wszystkich okręgów obszaru południowego WiN-u tylko okręg rzeszowski, czyli dawny podokręg AK Rzeszów, miał tą tradycję ciągłości struktur konspiracyjnych z czasów wojny. Wszystkie pozostałe okręgi były tworzone w zasadzie od zera. To z kolei spowodowało, że tutaj rzeczywiście przede wszystkim WiN miał charakter polityczny i ta działalność informacyjna była szczególnie ważna. Zastanawiam się, co zrobić, żeby nie powtarzać tego, co mówił mój poprzednik. Powiem tak, te sprawozdania informacyjne były sporządzane według tych kwestionariuszy, o których już wspomniałem. Taki, powiedzmy, można pokazać pewne różnice. W marcu 1946 roku to było 6 części tego kwestionariusza i tym samym sprawozdania, czyli referat kontrwywiadu, referat polityczny obejmujący nastroje społeczeństwa, partie polityczne i propagandę.
Trzeci to referat społeczny, mniejszości narodowe, wyznania, zrzeszenia i organizacje społeczne. Czwarty referat gospodarczy, rolnictwo, przemysł, handel i rzemiosło. Piąty, ziemie odzyskane i repatriacja, migracje ludności. Szósty, przejawy działalności konspiracyjnej. W późniejszym okresie przyjęto układ dział A polityczny, dział B bezpieczeństwo, dział C ekonomiczno-gospodarczy, dział D mniejszości narodowe i dział E V, czyli informacje z wojska. Dlatego, że mimo tego założenia, że nie gromadzimy informacji wojskowych, to no można powiedzieć siłą przyzwyczajenia z czasów wojennych, te informacje wojskowe również spływały do wydziałów informacji obszaru. No i trzeba było w pewnym sensie je zagospodarowywać, tworząc z nich odrębny dział. To po pierwsze. Po drugie, no w miarę upływu czasu zwiększała się też współpraca ze służbami zagranicznymi, w tym okresie przede wszystkim ze służbą brytyjską, i te służby no, zgłaszały z kolei jakby swoje zapotrzebowania, swoje zainteresowania wywiadowcze. No i stąd rozbudowa tego działu informacji z wojska. Z tym wiąże się tak zwana akcja Rzet. Ona została zainicjowana jeszcze w okresie delegatury sił zbrojnych. To miała być działalność na terenie Wojska Żymierskiego, przy czym bardzo szybko pułkownik Rzepecki zdecydował, że należy jakby odejść od pozyskiwania informacji stricte związanych jakby z potencjałem militarnym, a skupić się na sprawie, owszem, organizacji tego wojska, ale przede wszystkim rozpoznania morale i kształtowania postawy żołnierzy. I to zresztą zmieniało się tam dość szybko w miarę jak ewoluowała postawa, powiedziałbym, pułkownika Rzepeckiego, jego dążenie do w gruncie rzeczy likwidacji tej konspiracji. To nie do końca mu się udało, bo sam też powołał, prawda, nie miał partnera po drugiej stronie, z którym mógłby wynegocjować wyjście z podziemia na warunkach honorowych, stąd powstanie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. No i dość szybko już w ramach zrzeszenia akcja Rzet praktycznie miała ulec likwidacji, bo ta autonomiczna siatka Rzet miała zostać włączona w struktury terenowe. Po rozbiciu pierwszego zarządu w zasadzie w skali kraju ona już nie istniała. Jeszcze jakoś w takiej postaci szczątkowej miało to miejsce właśnie w obszarze południowym. Tutaj należy koniecznie wymienić nazwisko majora Waleriana Tumanowicza, wybitnego oficera pochodzenia ormiańskiego, który zresztą już po zakończeniu tej, przerwaniu tej działalności wpadł w wyniku wpadki brygad wywiadowczych, miał tam oczywiście pewne kontakty z nimi i podczas procesu krakowskiego był jedną z najostrzej atakowanych propagandowo osób przez komunistów, został skazany na karę śmierci. On nie został ułaskawiony i został stracony w listopadzie 1947 roku. Panie doktorze, niecałe 5 minut. Tak jest. O brygadach wywiadowczych, można powiedzieć, szczęśliwie mówił mój przedmówca, więc nie będę tego też poszerzał. No, warto wspomnieć tylko w tym kontekście, na zasadzie już czysto takiej informacyjnej, że obok tej właśnie działalności pozyskiwania informacji, brygady wywiadowcze wzięły na siebie również funkcję propagandową. Stworzyły wewnątrz swojej struktury też pion propagandy. I stamtąd właśnie wyszedł pomysł tak zwanej akcji O, czyli odpluskwianie, wzorowanej na takiej akcji dywersji psychologicznej, akcji N z czasów wojny. Siatka Iskra, o niej już mówiłem, ale znaczy o niej mówił mój poprzednik, ja też wspomniałem, natomiast tutaj warto wspomnieć i zwrócić szczególną uwagę na to, na dwa nazwiska, czyli właśnie na pierwszego kierownika, czyli Józefa Maciołka i spokrewnionego z nim Stefana Sieńkę. Maciołek latem 1946 roku
wyjechał na zachód jako emisariusz i potem stanął na czele delegatury zagranicznej WiNu, a Sieńko przejął po nim strukturę Iskry, potem Stomilu, a potem po Sieńce w związku z jego zagrożeniem kierownictwo przejął Mieczysław Kawalec, ale Sieńko pozostał na czele biura studiów w tej sieci informacyjnej już czwartego zarządu, wtedy praktycznie już jedynej sieci informacyjnej w skali ogólnopolskiej konspiracji poakowskiej. I ta sieć została, można powiedzieć, najdłużej czynna, bo o ile prezes czwartego zarządu, czyli Łukasz Ciepliński, został aresztowany pod koniec listopada 1947 roku, to Kawalec dopiero 1 lutego 1948, a jego zastępca Jedliński działał aż do lata 1948 roku. I niestety to, że ta struktura działała tak długo, pewien zbieg okoliczności i że na jej czele, czy z nią związany był Stefan Sieńko, to właśnie sprawiło, tam było szereg takich, powiedziałbym, punktów szczęśliwych dla aparatu bezpieczeństwa. No przede wszystkim podstawowa rzecz, czyli zwerbowanie Sieńki do współpracy. To spowodowało, że mogła zostać zawiązana ta operacja Cezary, czyli stworzenie fikcyjnego kolejnego kierownictwa WiNu, z którym Sieńko był związany i które Sieńko uwiarygodniał. Bardzo króciutko ocena jakości pracy informacyjnej. No, po kilkudziesięciu latach historykowi jest to bardzo trudno zweryfikować, ale możemy powiedzieć, że z pewnością poziom zbieranych informacji nie był równy, to znaczy obok informacji prawdziwych i wartościowych znalazły się tam po prostu zwyczajne plotki i możemy je bardzo łatwo zdyskwalifikować, mając dzisiejszą choćby wiedzę na przykład o strukturach aparatu bezpieczeństwa. Ale starano się temu zapobiegać, starano się weryfikować dane. Jakość zbieranych informacji była, no można powiedzieć, stałą troską kierownictwa i ten problem wiarygodności, jakości sprawozdań przewija się w korespondencji organizacyjnej przez cały czas istnienia WiNu. Jak wyglądało udostępnianie materiałów informacyjnych czynnikom obcym? Dosłownie minutę. Od lutego 1946 roku Stomil przygotowywał tak zwane wnioski ze sprawozdań na użytek emigracji i PSL-u, kierownictwa PSL, a także materiał dla ambasad angielskiej i amerykańskiej. I to jest, bardzo bym to chciał podkreślić, dlatego że WiN nie przekazywał wprost swoich sprawozdań czynnikom zewnętrznym, tak to można określić. Przygotowywał specjalne materiały, czyli to, co chciał przekazać tylko, a nie wszystko i oczywiście tak, by nie dekonspirować źródeł. W związku z tą współpracą z zagranicznymi czynnikami często się pojawiały obawy, by WiN nie zszedł do roli agenta wywiadów anglosaskich. I tutaj kierownictwo WiNu odpowiadało, szczególnie pułkownik Ciepliński, bardzo często kontrował to argumentem, że WiN służy temu, żeby Zachodowi otwierać oczy na istotę komunizmu i czyni to jako partner polityczny, a nie jako po prostu jego agent. Jakby to zbilansować? Istnienie tych sprawnych struktur wywiadowczych, informacyjnych było jednym z warunków skutecznego funkcjonowania konspiracji niepodległościowej. Niewątpliwym osiągnięciem zrzeszenia było szczególnie w pierwszym roku jego funkcjonowania, właściwie rozciągnięcie swoich sieci informacyjnych na cały kraj, na wszystkie instytucje państwa, ale oczywiście jakość tych siatek, a tym samym pozyskiwanych informacji z czasem znacznie została ograniczona. Panie doktorze, prosiłbym ostatnie zdanie konkluzji. Tak jest, ostatnie zdanie w tym momencie. No i osoby, które były w to zaangażowane, niestety zapłaciły często bardzo wysoką cenę albo cenę najwyższą, czyli cenę życia
za tę działalność informacyjno-wywiadowczą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ten oto sposób zakończyliśmy sesję drugą. Zasłużyliśmy na przerwę. Zapraszam w imieniu organizatorów Państwa na obiad, a obrady wznowimy o godzinie 14:10. Dziękuję.